W rolach głównych Sidła miłości, odcinek 50. W pozostałych rolach Juanita la solterona, todos te quieren casar. La plata puede mover montaña, pero el amor puede más. Como en Romeo y Julieta, Juanita sale al balcón. Llega a las plantas, se toma unos mates, espera a su príncipe azul. Juanita la solterona, todos te quieren casar. La plata puede mover montaña, pero el amor puede más. Widziałeś to, co ja? Przyleciał jak ptak. Tomi! Ocalił jej życie. Po co go zatrudniłaś? Ja? Nieważne. Musimy się go szybko pozbyć. Cześć. Chciałabym wstać. Dobrze się czujesz? Nie za bardzo. Ledwie mogę oddychać. Powoli. Mogłaś stracić życie. Nie ruszaj się. Nie możemy leżeć na ulicy. Uważaj, podrzesz mi koszulę. Chyba jesteś zboczony. Atakujesz mnie na środku drogi. Wyglądam na dewianta? Co robisz? Już po sprawie. Chyba złamałem nogę. Nie udawaj. Boli mnie. Naprawdę? Bardzo. A teraz? Co ty wyprawiasz? Przepraszam. Wstańmy. Zostaw mnie. Odprowadzę cię do szpitala. Wstań. Powoli. Nie będę czekać w nieskończoność. Wstawaj. Jestem ranny. Podeprzyj się. Spokojnie. Mieszkasz w pobliżu? Skoro wyrzuciłaś służących z pracy, sama będziesz musiała sobie poradzić. Wiesz, co to ścierka? Pozmywasz podłogę. Chyba sobie kpisz. Jutro zatrudnię służącą. Masz pieniądze? Ja ci nie dam. Wyjeżdżasz? Owszem. Do spa? Tak. Chętnie pojadę z tobą. Nie cierpię obcować ze służbą. Zrób mi tę przysługę. Będę ci przygotowywać koktajle. W spa, do którego się wybieram, obsługa jest na bardzo wysokim poziomie. Nie mogłabym żyć jak ty. Zabierz mnie ze sobą. Ile drinków muszę wypić, żeby mnie przyjęto do kliniki? Wiesz co? Zadzwoń po kuzyna. Jak się nacieszycie sobą w łóżku, razem możecie zrobić coś pożytecznego. Na przykład umyć podłogę w kuchni. Dobrze. Na mnie czas. Tylko nie zalej mieszkania. Nie chcę, żebyś utonęła. Oczywiście. Do widzenia. Myśli, że nie dam sobie rady. Zrobię generalne porządki. Będzie lśniło tak, że nie pozna własnego mieszkania. Powoli. Przestań narzekać, bo nigdy nie znajdziemy lekarza. To boli. Nie możesz chodzić. Znalazłam rozwiązanie. Nie jestem inwalidą. Nie protestuj. Siadaj. Dobrze. Powoli. Musimy znaleźć lekarza. Nie jedź tak szybko.
w którą stronę poszli. Powinnaś była potrącić ich oboje, idiota. Nieraz przejechałaś na czerwonych światłach. Raczej ty się nadajesz do szpitala. Co robić? Udają, że stracili pamięć. Tommy umówił się z Juanitą. Chcieli uciec? Nie sądzę. Nie masz wyobraźni. Może Juanita nie jest zbyt bystra, ale Tommy owszem. Jak to? Pewnie chcą się najpierw pobrać, a potem polecieć do Barcelony. Musimy ich znaleźć. To duży szpital. Pospieszmy się. A co zrobimy, jak ich nie znajdziemy? Już nic nie powiem. Gdzie ukryła testament? Pospiesz się. Dasz sobie radę. Wejdź. Nie chcę czekać. Musimy to zrobić teraz. Dłużej nie wytrzymam. Nie potrafię myśleć o niczym innym. Musimy znaleźć sposób, żeby Juanita była znowu z Iwanem. Na pewno coś wymyślimy. Wiesz, co myślę? Jestem z tobą szczera. Takiej miłości nie zapomina się. Uczucie zostaje gdzieś w głębi duszy. Jak się spotkają, wszystko sobie przypomną. To będzie miłość od pierwszego wejrzenia. Wystarczy, że znów się spotkają? To niemożliwe. Jestem pewna. Powiem więcej. Musimy się pospieszyć, bo inaczej Renzo zrujnuje nasz plan. Na zawsze stracimy Juanitę. Niech tylko wejdzie nam w drogę. Idziemy. Weź bluzkę. Dziś jest zimno. Biedaczek. Poszukam jakiejś maści albo tabletki. Na co? Przeciwbólowej. Skończyłam kurs pierwszej pomocy. Trochę zapomniałam, ale przecież to tylko maść. Lepiej zaczekajmy na lekarza. Nie zamierzam tu spędzić całego dnia. Wracam do domu. Zaczekaj. Zdejmij spodnie. Wmasuję maść. Jak to? Wstydzisz się? Nosisz żółtą albo pomarańczową bieliznę? I tak się więcej nie zobaczymy. Jak to nie? Może któregoś dnia miniemy się na ulicy? Nie wiem. A teraz zdejmij spodnie. Mam pomysł. Chciałbym zaprosić cię na kawę. Już cię noga nie boli? Nie żartuj. Zdejmij spodnie. Nie chcę tego robić. Dlaczego? Sama sobie poradzę. Tylko nie drzej spodni. Chcę ci ulżyć w bólu. Lepiej? A kto zapłaci za spodnie? Na pewno nie ja. Pomagam, a ty jeszcze narzekasz. Mam dość facetów. Dokąd idziesz? A kawa? Chyba herbatka uspokajająca. Idziemy. Wyglądam jak doktor Dolittle. Uda się. Wiem, że to nie jest łatwe, ale przynajmniej spróbuj. Nie znam słownictwa. Nie będę wiedział, co powiedzieć. Używaj wyszukanych słów. Nieważne, co powiesz, znajdź Tommy'ego. A jak mnie rozpozna? Nic nie pamięta. Może tylko udaje. Zobaczymy. Wreszcie na coś się przydasz. Ale ja nie chcę. Idź już. Podłącz odkurzacz do źródła energii. Czyjej energii? Nie rozumiem. Po podłączeniu naciśnij przycisk. Ale tu są trzy.
Może to ten? Bueno, este. Okej. Okej. I? ¿Por qué no aspira? Dlaczego nie sprząta? Nie znam się na dzisiejszej technologii. Całe szczęście, że jesteś. Co to za hałas? Przestał pracować. Nie rozumiem, o co tu chodzi. Jeszcze godzinę temu był dobry. Jestem zajęta sprzątaniem. Czego chcesz? Nie nadajesz się na służącą. Z drugiej strony, podobasz mi się w tej roli. Musimy zacząć działać. O czym mówisz? A jak myślisz? Nie wiem. Chcą zainicjować spotkanie Tomiego z Juanitą. Nie możemy na to pozwolić. Stracili pamięć. Mamy okazję, którą trzeba wykorzystać. Nie mam teraz czasu. Jestem kobietą, żoną, panią domu i kochanką. Niedługo możesz zostać zwolniona z tych obowiązków. Betty ma rację. Co powiedziała? Jak Iwan z Juanitą się spotkają, wróci uczucie. Co wtedy z nami będzie? Wygadujesz głupoty. Możesz użyć głowy do czegoś innego niż do przedłużania włosów. Są naturalne. Chcesz, żeby miliony nam przeszły koło nosa? Skądże? Chcesz sprzątać? Nie cierpię. To wymyśl coś. Nie mogę się skupić. Pójdę do jacuzzi, tam lepiej się koncentruję. A ty skończ sprzątanie. Lucio Fernandez. Jestem lekarzem, numer identyfikacyjny 2342. Miło mi. Co się stało? Uratowałem życie pewnej kobiecie. O mały włos nie wpadła pod samochód. Upadliśmy na betonowy chodnik. Mamy w szpitalu bohatera. Gratuluję. Ile ma pan lat? Dlaczego? Pracuje pan? Skąd te pytania? Pali pan? Boli mnie noga. Nie mam kłopotów z płucami. Są ze sobą powiązane. Jest pan żonaty? Ma pan dziewczynę? Żonaty. Z blondynką, która właśnie wyszła? Nic nas nie łączy. Kochanka? Ocaliłem jej życie. Proszę nie kłamać. Oszukuje pan własne kolano i płuca. Boli mnie noga. Mówię prawdę. Wie pan, jakie są skutki odmy opłucnej? Nie mam kłopotów z płucami. Dlatego pytam, czy pan pali. Wypił pan przed dyżurem? Panie doktorze, potrzebują nas pod 211. Daj mu środek przeciwbólowy. Który? Przyłóż lód. Nie mogę znaleźć lekarza. Przed chwilą mnie zbadał. Co powiedział? Kazał przyłożyć lód. Tylko tyle? A prześwietlenie? Nie trzeba. Co to za szpital? Sama się lepiej tobą zajmę. Jak? Pomogę. Lekarz powiedział, że wystarczy lód. Połóż nogę. Zaufaj mi. To tylko maść. Nic ci się nie stanie. Zrelaksuj się. Boli? Myślałem, że tak. Przestało. Masz magiczne ręce. Zabolało? Trochę. Przepraszam. To ja przepraszam. Tu eres mi color, mi poesía y mi música.
Doktorze, proszę się pospieszyć. Skręciłem kolano. Nie ma czasu. Nie mogę chodzić. Szybciej. Co mu jest? Zatwardzenie. Poproszę rękawiczki. Nie widzi pan, że cierpi? Proszę wstrzymać oddech. Zapomnij o spadku. Nie potrzeba nam pieniędzy do szczęścia. Damy sobie radę bez nich. Potrzebujemy fortuny. Do jakich poświęceń chcesz mnie zmusić? Zostałem zmuszony do zrobienia lewatywy. Mam dość. Chcę zdobyć te pieniądze. Jesteś materialistką. Kiedyś też byłem taki. Są ważniejsze rzeczy. Nasze dziecko, dom. Jesteśmy razem szczęśliwi. Nie umiem być szczęśliwa bez pieniędzy. Mam dość opłacania rachunków i utrzymywania cię. Jesteś nieudacznikiem. Obrażasz mnie. Nie chcesz walczyć o spadek? Wynoś się z domu. To także mój dom, ale ja utrzymuję dziecko i ciebie. Wiesz, że nie mogę znaleźć pracy. Za 5 minut jesteś za drzwiami. Nie prowokuj mnie, bo pożałujesz. Myślisz, że się boję? Zacznij się pakować. Wypijemy razem kawę kiedy indziej. Spotkamy się innego dnia. Mieszkasz niedaleko? W księgarni. Chciałbym cię kiedyś odwiedzić. Lepiej nie. Co sugerujesz? 4, 5, 7, 7. Nie pamiętasz numeru komórki? Od lat mam ten sam numer. Pięć. Zadzwonię. Świetnie. Na razie. Do zobaczenia. Gdzie byłaś? Żebyś wiedziała, co mi się przytrafiło. Dobrze, że wróciłaś. Przykro mi z powodu Renza. Nie chciałam go krytykować. Przeżywam to, że masz problem z pamięcią. W takich sytuacjach nie wiem, co wygaduję. Juanito, mówię do ciebie. Cześć. Cześć. Gdzie byłaś? Nie wiem, jak ci powiedzieć. Poznałam kogoś. Dałam mu numer telefonu. Przepraszam. Komu dałaś numer telefonu? Pewnie jakiemuś facetowi. Jak mogłaś? Nie udawaj zazdrosnego mężulka. Nie twoja sprawa. Wracaj do pracy. Juanita jest moją najlepszą przyjaciółką. To dorosła kobieta. Wie, co robi. Owszem. Wie, kogo słuchać i na kogo nie zwracać uwagi. Chodźmy stąd. Juanito, wracaj. Nie powiedziałeś mi, że pracujesz w takim miejscu. Co to jest? Nie dotykaj.
Razem tu pracowaliśmy. To nasze studio. Przygotowywaliśmy maski. Spójrz mi w oczy i powiedz szczerze. Czy jestem oszustem? Najlepszym kanciarzem w mieście. Pracujemy razem. Pamiętasz, jak skradliśmy biustonosz Madonny? Co się z tobą dzieje? O czym ty myślisz? O wielu rzeczach. Nie dość, że straciłem pamięć w wypadku, to zakochałem się na zabój. Co powiedziałeś? Zakochałeś się? Naprawdę? Spotkałem piękną blondynkę. Dała mi swój numer telefonu. Pokaż. Powoli wracasz do zdrowia. Dlaczego? Bo znów robisz szalone rzeczy. Prawdziwy Tommy jest właśnie taki. Oglądasz się za dziewczynami. Niedługo odzyskasz pamięć. To fantastyczna kobieta. Czuję, jakbym go znała od zawsze. Mam wrażenie, że już ją wcześniej widziałem. Jego oczy są niebieskie jak niebo. Jej oczy jak morze. A usta. Najpiękniejsze usta, jakie widziałam. Chciałbym ją całować. Jego ręce. Jej skóra jest jak jedwab. Podoba mi się. Ledwie go znam, ale... Ledwie ją znam, ale czuję, że to miłość mojego życia. Zakochałam się w nieznajomym? Na to wygląda. Pierwszy raz w życiu. To już trzeci raz. Jak to? Najpierw zakochałaś się w Felipe, potem w Iwanie, a teraz w tym nieznajomym. W jakim Felipe i Iwanie? Felipe się nie liczy, byłyśmy podlotkami, ale Iwan był twoim chłopakiem. Nie znam go. Znów ją męczy. Odczep się. Wystarczy. Chodźmy stąd. Musi odpocząć. Co ci powiedziała, kochanie? Kto to jest Iwan? Chciała cię zdenerwować. Usiądź. Jestem jedyną osobą, której możesz ufać. Nikomu więcej. Zawsze ci mówiłam, że Selina nie jest kobietą dla ciebie. Nie mogła być ze mną z wyrachowania. Nie mam grosza przy duszy. Ale dziadek ma pieniądze. Chciała mnie wykorzystać? Selina zawsze lubiła pieniądze. Nie trudno się zorientować. Uważasz, że jej na mnie nie zależy? Na to wygląda. Znowu cyganki? Działają mi na nerwy. Nie kupują książek, więc nie będę ich obsługiwać. Co się stało? Chyba nie tęsknisz za Seliną. Nie wiesz, co to miłość. Straciłem kobietę życia. Nie należy mi się spadek i jestem nędzarzem. Gdyby Juanita miała litość, byłoby inaczej. Nie licz na Juanitę. Nie zlituje się nad tobą, gdyż jest chora. Zapomnij o testamencie i fortunie. Dlaczego straciła pamięć? W takim momencie. Nie masz wpływu na ich losy. Na razie pożegnaj się z myślą o przyszłej fortunie. O fortunie? Jestem wróżką. Nie obchodzi mnie to. Książka, którą pani przegląda, kosztuje 25 peso. Ma pani tyle? Jeszcze o mnie usłyszysz. Chodźmy stąd.
Mój kotek jeszcze śpi. Hola. Słucham. Yo sabía que me sonaba. Już wiem, skąd znam ten numer. Hola. Hola, ¿quién habla? Kto mówi? ¿Cómo puede ser? Jak to możliwe? ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene todo el pito ma numer Juanity? ¿Qué pasó? Czyżby chcieli mnie wystawić do wiatru? Hola. Słucham. Jestem spadkobierczynią. Zrobili to specjalnie. D4. Są zdolni do wszystkiego. F8. Może Tommy, ale nie Juanita. Spędzam z nią dużo czasu. B2. Zatopiony. Świetnie. Skąd ma jej numer telefonu? Zapisał go sobie na dłoni. Mogła mu dać Betty albo Martina. D1. Spalony. A może Perla i Umberto? Niemożliwe. Nawet nie wiemy, gdzie są. Mogą nam zaszkodzić. To twoja wina. Dlaczego ich wyrzuciłaś? Mielibyśmy ich pod kontrolą. F3. Zatopiony. Masz rację. Dlaczego ich wyrzuciłaś? Śledzili każdy mój ruch. J8. Spalony. Powinnaś ich pilnować, ale teraz już za późno. C3. Zatopiony. Coś wymyślę. Już wiem. F2. Spalony. Cześć. Juanita? Juanita? To ja. Czego pani szuka? Masz na imię Juanita? Dzięki Bogu. Będę mu wdzięczna do końca życia. Co za szczęście. To chyba pomyłka. Znam cię. Jesteś moją córką. Córeczko. To nieporozumienie. Cyganie porwali cię 20 lat temu. Uprowadzili daleko stąd. Dokąd? Jak ślicznie wyglądasz. Blondynka jak ja. Oczy niebieskie jak niebo. Jesteśmy same? Tak. Dlaczego? Nie widzisz? Masz mój kolor włosów. Przychodziłam tyle razy i nie mogłam cię nigdy zastać. Nikt mi nie powiedział. Wyrzucili mnie jak psa. Nie chcą, żebyśmy się poznały.
¿Por qué? Dlaczego? ¿Por qué? ¿Por qué todo? Nie widzisz, że ludzi interesują tylko twoje pieniądze? Lo único que quiere de ti es tu fortuna. Wszystkich? Każdego. O kim konkretnie mówisz? O wszystkich. Wiedzą o spadku, o testamencie. Ty też? Oczywiście. O testamencie dziadka? To mój ojciec. Płynie w nas ta sama krew. Zostawił testament. Chcę, żebyś przejęła jego fortunę i podzieliła się z rodziną. Co mam robić? Chodź ze mną, córeczko. Zabierz swoje rzeczy, testament i wracajmy do domu. Teraz? A kiedy? Cała rodzina na ciebie czeka. Chodźmy. Pospiesz się, kochanie. Nie będę go wyjmować. Słucham? Cześć. Kto mówi? Ja. Kto? Jak ci to powiedzieć? Zboczeniec. Kto? Ten, który położył się na tobie na ulicy. Przystojniak. Dziękuję. Chcesz się spotkać? Mogę przyjść do księgarni? Nie mogę. Mama na mnie czeka. Gdzie idziecie? Do jej domu. Mogę zadzwonić na domowy numer. Daj mi adres. Nie znam. Twoi rodzice się przeprowadzili? Ja. Muszę kończyć. Spieszę się. Dlaczego? Jestem w niebezpieczeństwie. W księgarni? Chodzi o ludzi, z którymi mieszkam. Porwali mnie. Złóż doniesienie na policji. Nie chcę jeszcze bardziej komplikować sytuacji. Na razie. Kiedy cię zobaczę? Nawet nie powiedziała, jak ma na imię. Witajcie w domu. Co oni tu robią? Wróciliśmy, proszę pana. Najpierw nas wyrzuciła, a potem błagała, żebyśmy wrócili. Popełniłam błąd. Czasem jestem zbyt impulsywna. Żałuję. Musimy trzymać się razem. Dziękuję, że mi wybaczyliście. Wciąż idź do kuchni. Czeka sterta naczyń do zmywania. Dobrze, że umiem przyznać się do błędu. To prawda. To jedna z moich zalet. Nie wątpię. Gdzie idziesz? Chcę się przejść. Chodźmy razem. Nie trzeba. Pójdę na krótki spacer i zaraz wrócę. Sam? A jeśli się zgubisz? Jak wrócisz? Zapytam o drogę. Dobrze. Na razie, kochanie. Chcę, żeby to wyglądało, jakby Iwan z Juanitą spotkali się przez przypadek. Zaplanujemy każdy szczegół, żeby wyglądało naturalnie. Wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Przyprowadź ją do studia, a ja zadzwonię po Iwana. Pomalujemy razem parę masek. Jak sądzisz? Rebeka nie będzie odstępować Juanity na krok. Nie pomyślałem o tym. Jestem genialny. Posłuchaj, nie będę dwa razy powtarzać. Co to za żarty? Nie żartujemy.
Chcemy, żeby Juanita i Iván wrócili do siebie. To będzie miłość od pierwszego wejrzenia. Niemożliwe. Czemu jesteś taką pesymistką? Zobacz. Teraz ty. Wróciłam do rodziny. Do moich prawdziwych rodziców. Juanita. Co? Ktoś chce wykorzystać Juanitę. Musi wiedzieć o spadku i testamencie. Kto? Cyganka. Była dziś w księgarni, podsłuchała moją rozmowę z Borisem. Do jutra. Czy to możliwe, żeby Selina była ze mną przez te wszystkie lata z wyrachowania? Sprowokowała cię, żebyś wreszcie wziął się w garść i zrobił coś pożytecznego. O czym mówisz? Czekała, aż zaczniesz pracować i zarabiać pieniądze. Mówisz to samo, co Betty i Martina. Umówiliście się? Może jest w tym odrobina prawdy? Wrócę do Seliny. Będziemy zawsze razem. Dam ci radę. Znajdź sobie inną dziewczynę. Kocham moją żonę. Nie chcę innej kobiety. Więc zacznij chodzić do kasyna albo grać na loterii. Jak wygrasz, może zwróci na ciebie uwagę. Wróci do mnie za to, kim jestem. Kocha mnie za dobroć serca, za barwę głosu, moją uczciwość. Wróci, bo kochamy się. Poruszyłeś mnie. Piękne słowa. Naprawdę? Masz okazję, żeby zrobić coś pożytecznego. Pozamiataj. Co za pesymista. Selina do mnie wróci. Dziękuję, że pan przyszedł. Mój mąż się do tego nie nadaje. Trochę zepsuł kanalizację. To jedyne, co potrafi. Wszystko naprawione. Musiałem uszczelnić rurę. Nie będzie kapać? Proszę się nie martwić. Ubrudził się pan. Proszę. Dobrze pan zarabia na tym interesie? Nie narzekam. Kupiłem małe mieszkanie w Palermo, mam samochód i dom. Nieźle się panu wiedzie. Jestem malarzem i gazownikiem. Nie pomyślał pan o rozszerzeniu usług? Nie będę czekał z założonymi rękami. Przetrząsnę niebo i ziemię, ale ją znajdę. Co tu robisz? Szukam właścicielki księgarni. Jest blondynką i ma niebieskie oczy. Juanity. Możliwe. Mam ostatnio kłopoty z pamięcią. Chcesz z nią rozmawiać? Powiedziała, że wyjeżdża do rodziców. Tak mówiła? Co jeszcze? Nic więcej. Kim dla niej jesteś? Jej chłopakiem. A ty? Przestańcie gadać. Siadaj. A ty siadaj obok. Uśmiech na twarzy. Macie wyglądać na szczęśliwych. Dobrze. Radujcie się. Już idą. Wejdź, córeczko. Witajcie. Witaj. Jestem Juanita. Juanito? To twój ojciec. Juanito.
Czekałem na ciebie przez te wszystkie lata. Czyż nasza córka nie jest piękna? Podejdź do mnie, Juanito. Jesteś śliczna. To twoja rodzina. Witaj. Przywitajcie się z Juanitą. Uściskajcie siostrę. W następnym odcinku musimy ją znaleźć. Sugerujesz, że już wcześniej byłem w niej zakochany? Rozumiem, że straciłeś pamięć, ale miłość nie przemija. Musisz nawiązać z nią telepatyczny kontakt. Musimy kontynuować cygańską tradycję. W jaki sposób? Wyjdziesz za Paka. Proszę. Niepotrzebnie uciekasz się do takich sztuczek. Celino. Jest z hydraulikiem. Widzę mężczyznę, który był wobec niej szczery. Niebieskooki mężczyzna to dla niej ktoś wyjątkowy. Nie ułatwiasz mi sprawy. Niech się przyjrzę. Nie widzę niebieskich oczu. Patrzysz w złą stronę. Ty masz niebieskie oczy. Bo mówię o sobie. Powiedziałem prawdę. Wersja polska Studio Publishing. Tekst Agnieszka Pałasz. Czytał Jacek Sobieszczański.